Widzowie, to jest totalna tragedia. Dev jest dalej uwięziony i mi się to totalnie nie podoba. Nikogo nie spotkałem na Palionowie od wczoraj. I to jest bardzo, ale to bardzo zła informacja. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, ponieważ teraz filmy lecą naprawdę niesamowicie dobrze i wam się przede wszystkim one bardzo podobają. Więc jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to łapka w górę powinna być, prawda, no taką naturalną rzeczą, która powinna się pojawić. Więc w tym momencie może zostawić łapkę w górę i będzie mi z tego powodu bardzo miło. I nie chcę odliczać, po prostu pokażcie swoją moc, a wszyscy wiemy, że jesteście totalnie potężni w zostawieniu łapek w górę, więc zostawiam to wasze jakby zaskoczcie mnie po prostu. Dodatkowo zapraszam was bardzo serdecznie na Instagrama i na wszystkie linki, które są w opisie do, na Twitcha, na Plusa i tak dalej, ponieważ tam sporadycznie, ale rzeczy się różne inne pojawiają, więc myślę, że warto tam również być. A tutaj przede wszystkim musimy się skupić na to, żeby uratować Dave'a, więc to już zaraz po intrze. Tradycyjnie zaczynamy u siebie na chacie, ale słuchajcie, mam pomysł na dzisiejszy odcinek, mam pomysł na to, co dzisiaj zrobię, żeby znaleźć Dave'a, ponieważ wydaje mi się, że jesteśmy totalnie blisko tego, żeby go odnaleźć. I przede wszystkim ja bym chciał po prostu przeszukać Palionowo, bo myślę, że może być szansa na to, że Dave zostawił gdzieś jakąś ukrytą wiadomość dla mnie i ja powinienem ją znaleźć jak najszybciej. Jestem pewien, że gdzieś coś zostawił, więc... Nie wiem, jakie on ma możliwości z tym Lucyferem, czy mógł gdzieś zostawić jakieś rzeczy i tak dalej, ale mam nadzieję, że tak, więc jakby u mnie na chacie raczej by tego nie ukrył, to by raczej była jakaś ukryta skrzynka. Tutaj żadnych informacji nie mamy, jakichś ukrytych i tak dalej. Wy pisaliście mi o tym, że on jest ukryty tutaj w tej mojej tajnej bazie, ale go tutaj nie ma. Sprawdziłem to na poprzednim odcinku. Pójdę jeszcze raz pokazać wam, że go tutaj nie ma, żeby nie było, ponieważ pisaliście mi tutaj po prostu, że to jest w tym miejscu, no ale nie jest, no niestety widzowie, choćbym bardzo chciał, czekajcie, przejdę tędy może, żeby nie rozwalać tych liści już, to tutaj nic nie ma, mimo tego, że wielu z was pisało, że to właśnie w tym miejscu powinna być ta tajna baza, w której był przechwytywany Dave, no to nie ma, po prostu tego tutaj nie ma i wydaje mi się, że albo on faktycznie go gdzieś przeniósł i już go tutaj w tym miejscu nie ma, albo to jest totalnie innym miejscu, no ale mówiliście, że to wygląda jak ten mój magazyn, więc... Teoretycznie powinno to być tutaj, no ale to tutaj nie jest, więc musimy znaleźć inne miejsce, w którym to było. Mam nadzieję, że tam Dave jeszcze jest, że jeszcze będziemy mogli go jakoś uratować z tamtego miejsca, w którym go przechowuje. I jeżeli będziemy tam szybciej przed Lucyferem, no to mam nadzieję, że uda nam się z Dave'em połączyć siły i jednak wygrać z nim. No ale nie wiem, kiedy nam by się to miało udać. W każdym razie ja bym chciał poszukać jakichś tych tajnych skrzynek, tak jak powiedziałem. Więc gdzie on by mógł zostawić? Gdzie Dave mógłby zostawić jakąś tajną informację? Tutaj na Palionowie. Jak tak myślę o takich rzeczach, to wydaje mi się, że tutaj, nie wiem, ten domek na drzewie jego, gdzieś może tutaj na dole, może tu by zostawił gdzieś, ale nie wiem, może tutaj też jest ta tajna baza, no nie wiem, to na pewno gdzieś będzie pod ziemią, ponieważ gdyby to było nad, to byśmy już dawno to widzieli, więc na pewno pod ziemią gdzieś będzie ta tajna baza. Jezu, to jest wszystko wysadzone. Tragedia, ale to chyba w ogóle ja wysadzałem. Tak mi się kojarzy. Ale dobra, no strasznie mi przykro, ale ja chyba z Dave'em byłem wtedy. Aha, no tak, to było wtedy, jak ja z nim byłem pokłócony. No nieważne. W każdym razie żałuję tego wszystkiego, no bo teraz Dave'a nie ma i mi bardzo go brakuje. Wam pewnie też. I ja bym chciał, żeby on został jednak uwolniony, a tu sytuacja wygląda tak, że się nie zapowiada totalnie na to. Dobra, ej, prawie zginąłem tu w tej wodzie, stąd się nie da wypłynąć jakoś szybciej. Ej, totalnie to jest dziwne. Dobra, gdzie mógłby zostawić jeszcze jakieś wiadomości Dave? O, w jakiejś skrzynce losowej? No nie, ale dorzućmy tutaj od siebie kobla w sumie. Dlaczego by nie? Gdzie mógłby jeszcze zostawić jakieś informacje? Nie wiem, tam jest grobowiec mu jakiś. Może był w tym grobowcu, może tam coś zostawił. Nie wiem, albo u niego na chacie. Może u niego na chacie coś jest. To też by było całkiem... O, to... A nie, to była ta skrzynka od tego. Tutaj. To jest w ogóle jego tajna baza, w której nigdy nic nie ma. Nie wiem, co to ma być za tajna baza, ale okej, niech jest. Jakakolwiek skrzynka, jakakolwiek informacja, no gdzieś coś powinno być, ale ja totalnie nie wiem nawet, gdzie mam szukać. Tutaj te... O, to nie wiem, co to tutaj robi. To powinno przecież być w drugim rogu, w tamtym tradycyjnie, więc zróbmy to, niech to już jest tam. To już jest stałe miejsce na te zbroje. Dobra, no nie wiem, sprawdźmy może jednak mimo wszystko to miejsce, ponieważ to miejsce jest podejrzane totalnie. Tego tu nie było kiedyś, jak ja tutaj byłem, więc... O kurde, jest tu skrzynka jakaś. Ej, ale miałem lagi dziwne. Ja to tak tutaj kątem oka zobaczyłem, jak tutaj tak zrobiłem i się obróciłem i kurczę, jakieś dziwne lagi tu są. Dobra, nie wiem, o co chodzi. Ej, jest jakaś książka.
Jest jakaś książka, widzowie. Dobra, uwaga, czytamy. Pomocy. Jestem pod moim domkiem, Lucyfer mnie uwięził. Dave. Ej, dobra! Czyli jednak jest informacja od Dave'a, gdzie on jest. Jest pod swoim domkiem, czyli tak jak myślałem, będzie przechowywany w miejscu, w którym totalnie nikt by się nie spodziewał. Czyli u niego na chacie. Czyli pomyliście widocznie magazyny, widzowie, ale totalnie nie wiem, co tutaj było. Możecie mi napisać, ale wygląda to jak mój grobowiec. Fajnie, że docenili mnie złotem, podoba mi się to, ale dobra, nie ma czasu, lecimy po Dave'a. Tylko ja w tym czasie sobie lekko render dystans zmniejszę, bo jakieś dziwne lagi są, nie podoba mi się to totalnie. No ale dobra, pod domkiem Dave'a, pod domkiem Dave'a. Dobra, musimy obejść ten domek Dave'a, bo to będzie gdzieś jakieś wejście prawdopodobnie. Takie jakieś totalnie, wiecie, takie niespodziewane, w jakichś krzakach czy coś. Raczej nie w jego domku, tylko będzie, tak mi się wydaje, że raczej wejście będzie gdzieś z jakiejś innej strony. O kurde, co to jest? Ej, czy to jest to miejsce? Czy to jest to miejsce? Ej, dobra, sprawdzamy to, widzowie, czekajcie, ja tu zrobię... O nie, nie udało mi się wody postawić, ale dobra. Ej, czy to jest? Czy to jest to miejsce? Halo? Ej, ja nie wiem totalnie, jak wyglądało to więzienie od Dave'a. Ej, jest tu jakaś książka, dobra. Haha, Szczypsen, jesteś zerem. Myślisz, że dałbym ci uratować Dave? O nie, czy już go zabrał stąd? Miałeś już nigdy nie wrócić, ale Dave uwolni twoją duszę z grobowca. Masz farta, ale jeszcze cię zniszczę? Tak jak niszczę stopniowo Dave'a. Co? Czyli on chce zniszczyć Dave'a, wszystkich tu na tym palionowie? No nie, no jak się stąd wydostać? Jak się stąd... Dobra, mamy perłę, więc jakby co, moglibyśmy się stąd wydostać, ale tu jest jeszcze jakieś wyjście. No ja mam kilo, więc w sumie to z tym kilowem to ja mogę sobie tu robić wszystko. Co? Czyli... Dobra, widzowie, zwracam, mieliście rację. Przecież on to odwzorował idealnie, tak jak było u mnie. Przecież przed chwilą tam byliśmy. Wyglądało to identycznie. Nawet ten chest był, dobra, ciekawe, dokąd to prowadzi. O kurde, dobra, to jest znowu jakieś przejście, tak jak było tam, tylko teraz... Nie. Naprawdę wychodzi się w jego basenie. Naprawdę, to jest tutaj ta tajna baza. Dobra, idziemy tam szukać jeszcze jakichś informacji. Bo to nie może być wszystko w tym miejscu. To coś jeszcze musi być. Dobra, szukamy tutaj czegoś. Czy w jakichś skrzynkach coś mógł schować? Tu nic. W kowadle raczej też nic. Tu też nic. Wender Ender Chest, no to tu mamy szeryfa. W sensie ten napis. Zrobiłem go podwójnie, jakby ktoś go tam zniszczył. Ale dobra. To jest totalnie dziwne miejsce. Tutaj... To rozumiem, skąd to wiedzieliście. On przecież tutaj przeszedł i za liśćmi to widział. Tu trzeba zmienić grafikę z tego, co mi wiadomo. Nie? Ej, dobra, to jest dziwne. Chyba, że... Aha, bo to trzeba zrobić chyba na... Ej, nie wiem, gdzie to się robiło. Widzowie, detale? O, widać! Dobra, jak tu się dostać? Czekajcie, musimy tu... Nie wiem, zrobić tak? Nie wiem, czy ja mogę tu jakoś... O, mogę tu jakoś wpłynąć? Nie wiem. O, udało mi się. Dobra. Ty, zamknąłem tą wodę. Dobra, weźmy ją, okej. No i on to tak tutaj musiał widzieć, dlatego mówiliście o tym magazynie. Ej, dobra, widzowie, wy jesteście jednak mądrzy, że wy takie rzeczy tutaj podsuwaliście. Dobra, to mi się podoba, podoba mi się to myślenie. Ale dobra, musimy się stąd wydostać. Wiemy, jak się stąd wydostać, więc nie wykorzystuję tej perły. Normalnie sobie stąd wyjdźmy. I myślę, że najlepsze, co możemy teraz zrobić, to pójść do bazy Lucyfera, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli miałby gdzieś przenieść Dave'a, ten Lucyfer, to byłoby to właśnie, jego baza. Ej, mi się te liście chyba totalnie nie podobają. Ja sobie jednak zmieniam na te, bo to jakoś tak lepiej wygląda, nie wiem, mi się przynajmniej bardziej podobają te pełne liście, jakieś są takie fajniejsze, ale dobra, pójdźmy w tamtą stronę tej bazy tajnej od tego Lucyfera, bo wydaje mi się, że tam możemy się czegoś ciekawego, co to jest w ogóle za, dobra, to jest totalnie dziwne, nie wiem, kto to wybudował, ale okej, dobra, na razie to nie interesuje nas to, dobra, przejdźmy tutaj, oła, nie udało mi się wskoczyć, dobra, wskakujemy, no nie, nie umiem wskoczyć. Dobra, wchodzimy do środka. O! No, nie mogę, jakąś laga miałem w powietrzu. Dobra, tu się naprawdę dziwne rzeczy dzieją. Ale dobra, zejdźmy tu na dół. Czy jest tu Lucyfer gdzieś? Nie ma go tu chyba nigdzie. Dobra, zejdźmy jeszcze niżej, bo on pewnie w swojej... Co to było? Widzieliście to? Ej, tu coś spadło w ogóle z góry, taki jakiś paproch dziwny. Ej, to było totalnie dziwne. Nie wiem totalnie, co to jest. Dzieją się tu naprawdę dziwne rzeczy. Ja już mam ich serdecznie dosyć. Dobra, tutaj na spokojnie, bo boję się, że ta szyba zostanie zniszczona, ale dobra, widzę, że ona jest pod tym. Dobra, można przejść na spokojnie. Nie chciałbym tutaj drugi raz spaść. Bardzo bym nie chciał. O, jest, dobra. Wróciłem! Jak się z tym czujesz? Co? Bardzo dobrze. Bardzo... Liczyłem na to. A co ty robisz, nie?
Nie bij mnie, nie bij mnie, zostaw mnie. Zostaw mnie, zostaw mnie! Dlaczego ty chcesz mnie niszczyć, człowieku? Ty nic nie zrobisz! Nic mi nie zrobisz! Nic mi nie zrobisz, zostaw mnie! Zostaw mnie! Powiedz mi, gdzie jest Dave, gdzie go przechowujesz? No, i naprawdę będzie za mną lecieć teraz? No i co ci to da, że ty mnie zabijesz? Co ci to da? Co ci to da, że mnie jakąś potką do mnie walisz? Co? Ale jak to? Co jak to? Jak to? No nie wiem, po co ty mi dajesz jakieś kurde osłabienie? Co ty kurde? Jak to? O, kolejna fiolka! Dobra, już się ciebie nie boję, już raz pokonałem to. Co ze mną zrobiłeś? Pokonałem cię, wróciłem z powrotem. Nie jesteś mi totalnie straszny w tym momencie, rozumiesz? Ale to jest niemożliwe. No jak jest niemożliwe, kurde, ty... Pokonałem cię po prostu. Dobra, powiedz mi, gdzie jest Dave, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? O nie. Co o nie? Gdzie ty jesteś? A, tu. Ale ty jesteś głupim Benzfałem. Ja jestem głupim Benzfałem, gdzie jest Dave? Oddaj mi go. Co ty nic... Ej, kurde, jak ty jesteś słabiutki chyba. Dobra, weź. Oddawaj Dave'a. Oddawaj Dave'a. A, jakieś kurcze jedzonko tu jest brane. Dobra, rozumiem. Już wszystko rozumiem. No, co rozumiesz? Oddawaj Dave'a. Gdzie jest Dave? Nie mogę drugi raz cię zabić, jak już raz zginąłeś z mojej ręki. No widzisz, dlatego jestem niezniszczalny teraz, więc pozdro. No... O, ktoś tu się boi. Oddawaj mi Dave'a. Oddawaj Dave'a. Gdzie on jest? Nigdy ci nie powiem. Ja nigdy mi nie powiesz? A czy ja mogę ciebie zabić, jak ty nie możesz mnie? Próbuj. Świetnie ci idzie. No co jest? Dlaczego ty nie ten? No bo ty jabłuszka jest. Jesteś, kurde, dobra. Jak się tak uzbroję jak ty, to wtedy porozmawiamy. Dobra, oddawaj mi Dave'a. Oddawaj mi Dave'a. Napisałeś książkę, że chcesz nas zniszczyć, ale ja ci na to nie pozwolę, rozumiesz? Nie pozwolę ci na to, zniszczę cię. Jak będę chciał, to cię zniszczę po prostu, to jest cała informacja. A teraz patrz co robię, będziesz się modlił o to, żebym cię nie zniszczył. No i co, gdzie uciekasz? No, perłą uciekasz, oczywiście. Dobra, słuchaj mnie. Daję ci 48 godzin. 48 godzin masz na oddanie Dave'a, inaczej będziesz miał mocne kłopoty. Będziesz miał mocne kłopoty, rozumiesz? Jesteś frajer. Ja jestem frajer? No, zobaczymy, kto jest frajerem. Zobaczymy, kto jest frajerem. No, gdzie uciekasz? Jesteś frajer i mega faja. Nie boję się ciebie. Dobra, ty przecież mi nic nie jesteś w stanie zrobić. Ty nawet nie wiesz, gdzie ja jestem. Nawet nie wiesz, gdzie ja jestem. Ty mi nic nie zrobisz, chłopie. Dobra, tak jak powiedziałem, 48 godzin. 48 godzin w zegarkiem w ręku. Masz czas na to, żeby oddać mi Dave'a. Jak nie, to będziemy rozmawiać inaczej. Trzym się, pozdro. Dobra, widzowie. Ej, to zajmij się tam. Dobra, widzowie. To, co się wydarzyło, to jest totalny jakiś sztos. Totalny sztos. Ten Lucyfer nie jest w stanie nam już nic zrobić. Zabił nas raz i zdradził nam jakąś dziwną legendę, kurczę. Ja muszę się o tym dowiedzieć trochę więcej, więc nie wiem, może słyszeliście o takiej legendzie. Ja się pójdę dokształcić do jakiejś biblioteki czy coś. Ja jestem niewidzialny, więc teraz póki co, no nie pożegnam się z wami jako widzialny, tylko jako niewidzialny. Ale Lucyfer nie jest w stanie nam nic zrobić. To jest najważniejsza informacja dzisiejszego dnia. Więc ja już totalnie na pewniaczka w to wjeżdżam. Robimy co chcemy i uratujemy Dave'a tak, żeby po prostu wrócił do żywych. Lucyfer nie jest w stanie mi nic zrobić. To by było na tyle. Trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19 i poinformujcie Dave'a, że już niedługo odzyskamy go, uwolnimy go i Lucyfer pójdzie się walić. Tyle, trzymajcie się, na razie, pozdro, pa pa.